Szanowni Państwo, witamy serdecznie na tegorocznej inscenizacji historycznej zorganizowanej przez Muzeum Regionalne w Bełchatowie i Grupę Rekonstrukcji Historycznej 84. Pułku Strzelców Poleskich. O ile w zeszłym roku przenieśliśmy się w okolice Jeżowa i opowiadaliśmy o potyczce, jaka miała miejsce w Jeżowie w 1939 roku, to w tym troszeczkę bliżej Bełchatowa. O ile na naszym placu inscenizacji jeszcze nic się na dobrą sprawę nie dzieje, to proszę zwrócić z prawej strony, krząta się małe pododdział Wojska Polskiego, to są polscy saperzy z 30. Poleskiej Dywizji Piechoty i właśnie zakładają zagrodę minową. Przewidzieli, że w tamtym miejscu może pojawić się, czy przypuszczalnie może pojawić się broń pancerna, dlatego taka zagroda minowa jest tam właśnie położona. W zasadzie bardzo często mówi się o walce oddziałów liniowych piechoty, kawalerii, o saperach, pionierach troszeczkę się zapomina. Bardzo często to oni jako pierwsi bądź właśnie ostatni opuszczali pole walki, czekając na pierwsze pojawiające się oddziały nieprzyjaciela. Warto wspomnieć o tym i fajnie, żebyście Państwo o tym wiedzieli, że o ile kampania zaczęła się 1 września 1939 roku, o tyle polskie wojsko pojawiło się w okolicach Bełchatowa już na wiosnę, bo w marcu 1939 roku. I to był oddział Poleskiej 30. Dywizji Piechoty, zmobilizowany właśnie w mobilizacji alarmowej w marcu 1939 roku. Ci żołnierze przyjechali z dalekiego Polesia właśnie w okolice Bełchatowa, Szczercowa, Widawy, po to, żeby przygotowywać pozycję obronną na ewentualność przyszłego konfliktu zbrojnego. Nie jest tak, jak bardzo często podaje się, że dopiero w sierpniu czy tuż przed wybuchem wojny zaczęto coś robić po to, żeby teren do wojny przygotowywać. Zaczęto robić to znacznie wcześniej i warto o tym pamiętać. Taka linia ciągnęła się od Księżego Młyna przez Pulko, Kaszewice, Słupie w kierunku właśnie Żaru i Lubca. Patrol saperów schodzi właśnie sprzed pola. Zagroda minowa została położona. Takie zagrody minowe kładzione były między innymi w okolicach Słoku, w okolicach Rząsawy. O, proszę zobaczyć, Szanowni Państwo, w tej opuszczonej przez mieszkańców miejscowości pojawia się ludność cywilna. Przez rejon Bełchatowa, w okolicach Bełchatowa przewija się naprawdę mnóstwo ludności cywilnej, która uciekała przed oddziałami niemieckimi z okolic m.in. Wielunia, Praszki. Tutaj pewnie rekonstruktorzy pokazują właśnie tą scenę zejścia czy opuszczenia przed pola. To była w ogóle tragiczna sytuacja, bo ta ludność cywilna przemieszczała się bardzo często pomiędzy oddziałami polskimi, niemieckimi, padali ofiarami licznych nalotów bombowych. Naprawdę tragiczny los w wielu przypadkach spotkał ludzi, którzy opuścili swe domostwa w celu poszukiwania bezpieczeństwa. Tutaj, jak gdyby nigdy nic, po prostu zatrzymali się na postój. Taką samą scenkę mieliśmy w 1939 roku w okolicach Kluk w Borowinach. Kiedy będziecie Państwo jechać od strony Bełchatowa do Szczercowa, po lewej stronie jest niewielka kapliczka. Ona upamiętnia właśnie cywilów, którzy polegli właśnie w bardzo, bardzo podobnych okolicznościach. Oni, opuszczając te tereny przygraniczne, zatrzymali się na postój w lesie po to, żeby spożyć posiłek. Niestety wielu z nich w tym lesie już została. Tutaj mamy przedstawicielkę przysposobienia wojskowego kobiet. Też bardzo ciekawa organizacja, która bezpośrednio przy oddziałach liniowych najprawdopodobniej udziału w walce nie brała. Tak, nasz pododdział saperów po założeniu zagrody minowej zszedł sprzed pola, a my oglądamy sobie sielankową scenę, jakby nigdy
nic się nie działo. Tak jakby wojna nie dotyczyła akurat tych konkretnych osób, które tutaj przed nami są. Jest jakaś zwykła polska rodzina. No i wojsko. Wojsko, tak jak już mówiłem, ci cywile bardzo często bądź wyprzedzali polskie jednostki cofające się z nadgranicy na kolejną linię obrony, bądź przemieszczali się pomiędzy wojskami polskimi i niemieckimi. Bardzo często dochodziło do mieszania ludności cywilnej z oddziałami liniowymi, które sprzed pola schodziły. Nasz akurat 84. Pułk Strzelców Poleskich, który bronił Żaru, w dniach 1 i 2 września bronił linii rzeki Warty, okolicy Działoszyna. Tutaj żołnierze schodzą z tego przedpola na kolejną linię obrony. Dowódca wydaje odpowiednie rozkazy, rozmieszcza broń w terenie. Myślę, że żołnierze zmęczeni również chcieliby chwilę odpocząć, coś zjeść, nabrać sił przed kolejną walką. Wiadomo było, że zbyt wiele czasu nie ma. Ci żołnierze bardzo często walczyli w dzień, w nocy wycofywali się. Nierzadko musieli pokonywać naprawdę bardzo długie dystanse. Wielu z nich nie wytrzymywało tego. Naprawdę dochodziło do bardzo, bardzo trudnych sytuacji. Tutaj to wojsko zaczyna zajmować stanowiska. Proszę zobaczyć, z lewej strony mamy CKM, który za chwilę będzie montowany na stanowisku przeciwlotniczym. Z prawej strony pod drzewem stanowisko zajmuje RKM Browning. Na wyposażeniu każdej drużyny piechoty, czyli tych 10-12 żołnierzy, taki RKM właśnie na wyposażeniu takiego pododdziału RKM był. Żołnierze również jakby nigdy nic, choć odpowiednie komendy poszły. Proszę powiedzieć, że proszę zobaczyć, że ten dowódca nie zostawił sobie tego oddziału tak w samopas. Odpowiednie jednostki ogniowe są rozmieszczone w terenie po to, żeby móc zabezpieczyć resztę odpoczywających kolegów. Mamy tam również funkcjonariusza Policji Państwowej w formacji, która też w bardzo tragiczny... która też bardzo krwawo przypłaciła te działania wojenne. Funkcjonariusze Policji Państwowej delegowani byli, tak, na wschód. W momencie, kiedy jednostki liniowe pojawiały się tu... Szanowni Państwo, sam Żar może od tego wypadałoby zacząć. Tutaj takie niepozornie wyglądające chatki, bardziej zabudowania gospodarskie. A tak naprawdę, jeżeli zobaczycie Państwo, czy wczytacie się w historię tej miejscowości, to okaże się, że ona w 1939 roku w zasadzie została spalona. Podobnie część Kuźnicy Kaszewskiej, Faustynowa i innych miejscowości, które w pobliżu polskiej linii obrony się znajdowały. Pojawiają się różne historie. W okolicach Żaru bardzo często można było usłyszeć, że to żołnierze ze wschodu spalili im domostwa. Faktycznie wśród Polesiuków była duża grupa Polesiuków, a więc osób mówiących na pewno z innym akcentem. Ale w Faustynowie na przykład przeczytać można było, że to Polacy spalili zabudowania Czechów. Tak naprawdę każdy próbował doszukać się w tym jakiejś logiki, a logika była taka, że te miejscowości trzeba było, czy część domostw trzeba było usunąć po to, bo pozwalały na bardzo bliskie i niebezpieczne podejście nieprzyjaciela do pozycji obronnej, a więc trzeba było oczyścić przedpole, zarówno z drzew, krzewów, różnych przeszkód, które mogły pozwolić oddziałom niemieckim na bezpieczne podejście do polskiej linii obrony. Żar właśnie spotkała taka historia, więc to polscy żołnierze tak naprawdę po to, żeby oczyścić sobie przedpole, część z tych domów najzwyczajniej w świecie usunęli, ale nie dotyczyło to tylko Żaru, bo Faustynowa i kilku innych miejscowości w okolicach Bełchatowa. O tym warto powiedzieć, warto wiedzieć, warto powiedzieć i warto doczytać na ten temat, bo naprawdę w tych okolicach Bełchatowa działo się naprawdę bardzo wiele. Dzieci kompletnie nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje. Bardzo często rodzice robili wszystko, żeby
żeby nie wtajemniczać ich w te tragiczne historie, które miały właśnie miały się wydarzyć. Proszę zwrócić uwagę na kolejną rzecz. Z filmów, najczęściej w filmach oglądamy, w filmach wojennych, sceny batalistyczne, tak? Wydaje nam się, że w zasadzie ten żołnierz ciągle walczy. A tutaj mamy taką zwykłą scenkę rodzajową z tego, co poza walką. Tak naprawdę cały dzień z życia żołnierza nie skupiał się tylko na strzelaniu. Tak naprawdę pomiędzy tym strzelaniem było jeszcze normalne życie. Trzeba było zjeść. Jeżeli była szansa na umycie się, to też bardzo dobrze. Robiono wszystko, aby zapomnieć o wojnie, tak? W każdej wolnej chwili robiono wszystko, aby zapomnieć o tym, że świat stanął na głowie i tak naprawdę świat zaczął płonąć. Tutaj mamy podobną sytuację. Ci żołnierze, którzy jeszcze dwa dni wcześniej, czy dzień wcześniej stawili czoło oddziałom niemieckim nad Wartą w Działoszynie, czy w okolicach Działoszyna, w Bobrownikach, na kolanie Warty, teraz przez chwilę zapominają o tragicznym losie ich kolegów, bliskich, których znali od miesięcy. Próbują znów nabrać oddechu i po prostu żyć. Niestety bardzo często te, tak jak wspomniałem, pozorne chwile ułudy, bo tak naprawdę była to ułuda, która pozwalała przez chwilę zapomnieć, kończyły się tragicznie. Chwila nieuwagi, zapomnienia, chwila odetchnienia, właśnie tak jak na Borowinach pod Klukami kończyła się tragicznie. Ludzie też nie domyślali się, nie spodziewali się tego, że wróg może być aż tak brutalny. Ta wojna, która była wcześniej, pierwsza wojna światowa. Tutaj proszę zobaczyć, nadlatuje niepozornie samolot. Młodzież macha, może pierwszy raz w życiu widzą taką maszynę. Taką samą sytuację mieliśmy właśnie w Bełchatowie, w okolicach ulicy Czyżewskiego, kiedy we wrześniu, w momencie, kiedy rozpoczęła się wojna, nadleciał niemiecki samolot, a dzieci po prostu mu machały. Nie wiedząc, że ta maszyna za chwilę będzie siała śmierć i spustoszenie. Niestety nie jest to polska maszyna. Pilot powoli obniża lot po to, żeby zaobserwować, co dzieje się właśnie na tym poletku wolnej przestrzeni. I stało się. Pierwszy nawrót maszyna rozpoznaje wojsko, ludność cywilną. Dla niemieckiego pilota najważniejsze jest pewna panika, która towarzyszy pojawieniu się takiej maszyny. Są osoby, które pierwszy raz żołnierze też myślą, że to nasz samolot. Zresztą mieliśmy tutaj dwa przypadki zestrzelenia przez polskie wojsko własnej maszyny. No nie, niestety nie jest to polska maszyna, to niemiecki samolot, który właśnie rozpoznał polski oddział na odpoczynku. No i zaczęło się. Takich sytuacji mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo wiele. Panika im towarzysząca. I teraz pytanie, co robić? Jak widzicie Państwo, z lewej strony mamy CKM na podstawie przeciwlotniczej, który w zasadzie może otworzyć ogień do tej maszyny. I kolejny raz powiem niestety, bo skuteczność ognia tego typu broni przeciwko nowoczesnemu lotnictwu była naprawdę... I zaczęło się.
bezsensowne strzelanie z indywidualnej broni piechoty do samolotów, ale co było robić w sytuacjach stresogennych, kiedy żołnierzom wydawało się, że być może, a nuż ten samolot najzwyczajniej w świecie zestrzelą. Nerwy. Bardzo trudno było opanowywać dowódcy w takich okolicznościach sytuację. Pamiętajcie, że mówimy o 4 i 5 września. Ci żołnierze, którzy zeszli z przedpola, wiedzieli już, że polskie lotnictwo nie jest tak liczne jak niemieckie i nie pojawia się tak często. Z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, na komendę, podwójne wyprzedzenie strzela obsługa polskiego CKM-u na podstawie przeciwlotniczej. Jednak jak Państwo widzicie, nie wyrządzają tej maszynie większych strat. Takie trochę polowanie, bo w zasadzie cóż można było zrobić? Mamy tam armatę przeciwlotniczą Boforsa, ponad 300 takich maszyn mieliśmy. I kolejny nawrót. Tragizm sytuacji polegał na tym, że żołnierze świadomi byli już po dwóch pierwszych dniach walki, tak naprawdę po trzech pierwszych dniach walki, że nie za wiele mogą zrobić lotnictwu niemieckiemu. To było tragiczne, że w momencie, kiedy pojawiał się samolot, o ile jeżeli chodzi o broń pancerną, mieliśmy odpowiednie środki przeciwpancerne, które mogły ją unieszkodliwiać na polu walki, o ile jeżeli chodzi o lotnictwo niemieckie, bardzo liczne zresztą lotnictwo niemieckie, tak dobrze już nie było. Ten samolot robi kolejny nawrót. Jedyną komendę, którą można wydać żołnierzom, to lotnik, kryj się. Jak widać, obsługa CKM-u przeciwlotniczego robi wszystko, żeby odpędzić go od polskiego oddziału tutaj zalegającego w terenie, ale nic w zasadzie mu zrobić nie można. Działko przeciwlotnicze, które ustawione jest, również świadczy o tym, że być może niedaleko znajduje się dowództwo, czy to pułku, czy dywizji, również jeszcze nie bierze udziału w walce. Jak dobrze Państwo widzicie, obsługa rozsypana była w terenie, dopiero zbiera się. Jest to olbrzymie zaskoczenie, zarówno dla żołnierzy. Niby przez te 3 dni każdy wie, że lotnik pojawia się w różnych sytuacjach i w zasadzie ciągle trzeba patrzeć w górę, a jednak, tak jak już mówiłem, są takie chwile odetchnienia na wojnie, kiedy zresztą z prawej strony widzimy dywersanta naprowadzającego maszynę. I to kolejny problem, z którym trzeba było się zmierzyć w 1939 roku. Piąta kolumna, więc ludność cywilna, która na usługach Wehrmachtu, na usługach niemieckich robiła wszystko, żeby pomóc agresorowi w szybkim zajęciu państwa polskiego. Tam mamy właśnie takiego człowieka, który w ukryciu próbuje dawać jakieś sygnały. Takich sytuacji mieliśmy naprawdę w okolicach Bełchatowa mnóstwo. W okolicach Rogowca złapano kobietę, która pojawiała się przed polskimi pozycjami. Teraz armata przeciwlotnicza, Defors, próbowała oddać strzał, niestety została również wyeliminowana z walki. A teraz wyobraźcie sobie Państwo, że taka dywizja piechoty, 15 tysięcy polskich żołnierzy do osłony, mieliśmy 4 tego typu armaty, kaliber 40 mm. Bardzo nierówna walka, ale tak to Szanowni Państwo wyglądało. Dowódca pokazuje tutaj. Halo.
Ludność cywilna powoli wycofuje się, opuszcza to miejsce bezpiecznego, jakim się wydawało, odpoczynku. Niestety, jak doskonale Państwo widzieliście, tego bezpiecznego odpoczynku tutaj nie było w ogóle. Jedyne, co spotkało ich, to tragizm i śmierć. Taką samą sytuację, jak Państwu wspominam kolejny raz, mieliśmy w okolicach Borowin, w Klukach, gdzie ludność cywilna ranna w tych wydarzeniach trafiała m.in. do Bełchatowa na ulicy Czyżewskiego w dawnej szkole numer 2. Mieliśmy punkt sanitarny Polskiego Czerwonego Krzyża. Tych ludzi próbowano ewakuować właśnie do tego punktu sanitarnego. Nawrót samolotu kolejny. Z jednej strony żołnierze zajmują stanowiska. Zawsze bezpiecznie za jakimś ukryciem, nawet jeżeli to będzie niewielkie ukrycie terenowe, a jeżeli to będzie jakiś dołek, okop, to już w ogóle szanse przeżycia w takim spotkaniu są dużo, dużo większe. Zwróćcie, szanowni Państwo, jak to naprawdę wyglądało. Takie polowanie na zające. Bo jak to inaczej nazwać? Bezkarnie latający samolot. Co najważniejsze, poczucie ciągłego niebezpieczeństwa, zagrożenia. W zasadzie lotnictwo, dywersja, wywoływały wśród żołnierzy lęk, ciągłe napięcie przed tym, że i zagrożenie tego, przed tym, że może pojawić się nieprzyjaciel, przed tym, że może pojawić się samolot niemiecki, przed którym nie ma tak naprawdę obrony, powodował olbrzymie napięcia psychiczne pośród żołnierzy. Ci próbują zająć stanowiska. Kapral zaobserwował dywersanta z prawej strony. Proszę zobaczyć, że osoba, która tak bezczelnie ukrywa się w zaroślach na brzegu rzeki, wtedy, mówiąc o żarze, była to widawka na brzegu rzeki, próbuje tego dywersanta schwytać. Oddawane są strzały w jego kierunku. Proszę zobaczyć, że nie próbują go zabić. Dlaczego? Po to, żeby pozyskać informacje, skąd jest, jakie ma zadania, ewentualnie jakie jednostki, jeżeli wie, są na przedpolu polskiej pozycji. Udało się go schwytać, przeprowadzić do dowódcy oddziału. Bardzo często próbowano na takich osobach wykonywać samosądy. To ludzie byli wściekli, widzieli, co Niemcy i Wehrmacht robią z polskimi wioskami. Trudno było powstrzymać ich przed takimi samosądami, ale proszę pamiętać, że dywersant czy żołnierz strony przeciwnej bardzo często potrzebny był żywy, po to, żeby sprzedać jak najwięcej informacji. Pytanie tylko, czy to informacje chciał sprzedać. Tutaj stwierdzono faktycznie, że jest to osoba, która na pewno nie współgra z stroną polską. Dowódca wydał rozkaz odprowadzenia go na tyły. Robiono było różnie. Kiedy był czas na to, żeby kogoś odprowadzić na tyły, to go odprowadzano. Kiedy tego czasu nie było, załatwiana sprawa na miejscu. Wszystko zależne od sytuacji. Proszę pamiętać, że do asysty takiego człowieka trzeba było co najmniej jednego, dwóch żołnierzy. A bardzo często ci żołnierze potrzebni są w polu po to, żeby odeprzeć atak nieprzyjaciela. Lotnik, który krążył tak długo nad tym polem, zaobserwował polski oddział zajmujący stanowiska, przekazał tę informację jak najpewniej dalej. No i co Państwo widzimy? Patrol rozpoznawczy niemiecki, który zmierza tutaj w kierunku polskich oddziałów,
po to właśnie, żeby rozpoznać polskie stanowiska i dokończyć tego, czego lotnikowi nie udało się zdziałać. Na Żarze w 1939 roku nigdy nie doszło do przełamania polskiej pozycji, choć wśród żołnierzy takie pogłoski krążyły, że pozycja pod Żarem została zdobyta przez Niemców. Niemcy włamali się przez tą pozycję, w tą pozycję. Przeszli Wilawkę, zdobyli pierwsze okopy polskie, jednak później kontruderzeniem udało się ich wycofać. Tutaj, tak jak Państwo widzicie, ten patrol niemiecki jednak odpędzony został ogniem. I znów mamy pozorne poczucie bezpieczeństwa, bo ile samolot odleciał, niemiecki motocykl odjechał, to proszę mi uwierzyć, że jeżeli odjechał i odjechał cało, to po to, żeby przekazać te informacje dalej oddziałom czy siłom głównym, które pewnie za chwilę uderzą do ataku. Tutaj tragizm sytuacji polega na tym, że niewiele zagród terenowych przed tymi żołnierzami jest. Proszę zobaczyć, jak każdy próbuje wtulić się do pięści ziemi po to, żeby ukryć swoją sylwetkę w terenie. Każdy próbuje znaleźć jakąś chociażby pozorną czy iluzoryczną przesłonę, która być może ukryje go przed obserwacją nieprzyjaciela. Bardzo często to poczucie bezpieczeństwa, ukrycia się za kawałkiem zwalonego drewna, za jakąś kupką liści, było naprawdę pozorne. W Rozprzy mieliśmy przykład chowania się żołnierzy po pierwszym ogniu niemieckim w zabudowaniach chałup. Okazało się, że była to śmiertelna pułapka dla wielu nich. O ile weszli do tych domów, to przy ogniu artylerii niemieckiej wyjść z tych domów nie mogli. Teraz pytanie, jaka była reakcja tego oddziału, tego patrolu niemieckiego, który niestety cało opuścił polską pozycję, najprawdopodobniej przekazał informację dalej. Kiedy będzie można się tego dowiedzieć? Po reakcji artylerii, najszybciej. Ciekawe, czy informacja doszła. No, jak Państwo doskonale widzicie, jednak niemiecka artyleria również nie próżnuje. Patrol, który rozpoznał polskich żołnierzy okopujących się na stanowiskach, przekazał odpowiednie informacje. W ten sposób niemiecka artyleria kładzie ogień na ten rozpoznany przed chwilą pododdział polskiego wojska. W takich okolicznościach dowódca pododdziału wiedział jedno, że za chwilę nastąpi, po takim przygotowaniu artyleryjskim za chwilę nastąpi główny szturm nieprzyjaciela. Myślę, że przewidywania dowódcy tego podcinka są słuszne. Patrol rozpoznawczy, ogień artylerii nękający polski pododdział okopujący się i główne uderzenie. I widzimy, w zasadzie regulaminowo, schematycznie dzieje się tak, jak powinno się dziać. Z prawej strony rzeki pojawił się niemiecki czołg, to jest akurat czołg LT-38 maszyny, które przejęte były po zajęciu Czechosłowacji przez oddziały niemieckie na wyposażeniu między innymi 3. Dywizji Lekkiej. Jak widzimy, nasza artyleria, w tym konkretnym przypadku dużo słabsza, próbuje nakryć go ogniem. Mamy tam również zagrodę minową położoną przez naszych saperów na początku. Proszę zwrócić uwagę, że jednak wyszkoleni byli po to, żeby przewidzieć, gdzie taki atak broni pancernej może nastąpić. I dobrze przewidzieli. Akurat z tej strony skanalizowali ruch tego konkretnego pojazdu, założyli zagrodę minową. Ten pancerniak o tym nie wie, a więc będzie w miarę bezpiecznie. Jego zdaniem przynajmniej...
No i siły główne tego pododdziału niemieckiego, który ma zająć miejscowość, pojawiają się z lewej strony przed wioską. I kolejna sprawa, pieszej armii polskiej i jednak dowożonych na pole walki oddziałów niemieckich. Zaczyna się już regularna wymiana ognia między pododdziałem niemieckim, który próbuje Nie próżnuje również niemiecka artyleria, która próbuje osłaniać ognie, ale i polska artyleria odstrzykuje się w miarę możliwości, próbując wyeliminować z walki niemiecki pojazd pancerny. Totalny nieład, jak na polu walki. Proszę zwrócić uwagę, z prawej strony na prawym skrzydle polski RKM Browning ZUR 28, na lewym skrzydle polski CKL Centrum Ugrupowanie Piechoty, która próbuje. O, Niemcy rozpoznali polski RKM, nakryli ogień artylerii, położony został na nasze stanowisko ogniowe i najprawdopodobniej to wyeliminowane zostało z walki. Niemiecka artyleria nie próżnuje, próbuje kłaść ogień na rozpoznane polskie środki ogniowe. Na prawym skrzydle, jak Państwo widzicie, wyeliminowany został właśnie z walki RKM, polski RKM. Broń bardzo przydatna, bardzo skuteczna. Niestety w tym konkretnym przypadku już służyć nie może. Niemcy próbują ukryć się za zabudowaniami gospodarczymi wioski, tym co zostało przed rozbiórką, przed dopaleniem przez naszych saperów. Dowódca rozpoznał, że nie jest to liczny oddział nieprzyjaciela i będzie próbował zorganizować kontratak mający na celu odbicie jeńców, ewentualnie wydaje komendę prawym i lewym skrzydłem, wyleby jak najdalej od centrum pod osłoną broni ciężkiej piechoty, czyli CKM-u, który strzela jeszcze na lewym skrzydle. Polacy próbują zostawiając niestety na przedpolu martwych, próbują odbić miejscowość z rąk niemieckich. Taka sytuacja miała miejsce właśnie na odcinku pozycji Żar, gdzie niemiecki oddział włamał się w polską pozycję, nie zajął jednak ostatecznie, nie przełamał jej ostatecznie. Kontruderzenie własnego odwodu pozwoliło na zlikwidowanie tego włamu, odzyskanie pozycji i wzięcie jeńców. I tutaj mamy taką samą sytuację. Niestety, jak Państwo doskonale widzicie, Bóg wojny nie oszczędza i polskich żołnierzy, wielu z nich zostaje już na zawsze na polu walki. Jednak próba odzyskania skokami, niewielkimi skokami, ten polski oddział. Zapytacie Państwo, co stało się z czołgiem i dlaczego nie bierze udziału w walce. Wiem, że każdy zwrócił uwagę na to, co działo się w centrum naszego placu inscenizacji. Z prawej strony skuteczna zagroda minowa założona przez naszych saperów pozwoliła unieszkodliwić ten pojazd. Został wyeliminowany z walki skutecznie i na dobre. Niestety wielu z polskich żołnierzy zostało już na polu. I Szanowni Państwo, takich świadków tamtych wydarzeń mamy w okolicach bardzo wiele. Wystarczy iść na cmentarz do Bełchatowa, do Pluk, do Szczercowa na Szubienicę. Tam wiele grobów polskich żołnierzy. Kuriozum jest takie, że do niedawna obok polskich żołnierzy spoczywali żołnierze niemieccy, a więc chowano tam tych, którzy przed chwilą toczyli bój właśnie z Polakami. Gdzieś w większości cmentarzy to są ekshumowane, żołnierze niemieccy trafili na kwatery niemieckie. Polacy zostali, a więc gdybyście Państwo kiedyś chcieli, polecam, czy w okolicach
Wszystkich Świętych zawsze można takie miejsce odwiedzić. Udało się. Ten włam, który miał miejsce między innymi w Żarze, został zlikwidowany. Okupione to zostało wielkimi stratami. Proszę zwrócić z prawej strony. Załoga RKM-u wyeliminowana przez ogień niemieckiej artylerii. Amunicyjny tego RKM-u, który próbował jeszcze zbierać to, co z niego zostało, również wyeliminowany. Wielu żołnierzy w polu poległo. Spośród Niemców również duże straty. Tu mamy 3 niemieckich żołnierzy. Na razie jeszcze ktoś próbuje strzelać się gdzieś za Opotkami. Myślę, że ten bój akurat mający powstrzymać to krótkie włamanie powoli dobiega końca. Jak Państwo doskonale widzicie, udało się utrzymać te pozycje, udało utrzymać się te stanowiska. Ja mówię, zachęcam do tego, żeby czytać literaturę dotyczącą historii regionu, bo to, co dzisiaj Państwo tutaj widzicie, naprawdę miało miejsce, naprawdę realnie miało miejsce w 1939 roku w okolicach miejscowości Żar, gdzie Polacy bronili się zaciekle przed oddziałem niemieckim, gdzie do takiego włamania naprawdę w polskie pozycje doszło, gdzie naprawdę bohaterskim kontratakiem polskiego odwodu udało się te włamania zlikwidować. I teraz kolejna rzecz. O ile dywersanta bardzo szybko odprowadzono na zaplecze, bo on wyeliminowano na tym zapleczu, bo tego tak naprawdę nie wiemy. Tak jak mówiłem, liczy się każdy żołnierz. To w tym konkretnym przypadku mamy już niemieckie oddziały liniowe i dobrze jest wiedzieć, jakie to są oddziały, w jakiej sile, jakie mają zadania, jakie mają cele na dzień dzisiejszy i dni kolejne. I teraz widzicie, to właśnie zarządził polski dowódca. Po pierwsze odebrano im broń, no to co najważniejsze. I przeszukuje się ich w miarę możliwości przesłuchuje. Przed wojną wielu Polaków, chociaż mówiłem o dywersancie. Przed wojną język niemiecki znany był przez wielu Polaków, a więc bardzo często przez zwykłych szeregowych żołnierzy dochodziło do przesłuchiwań na polu, na miejscu. Proszę zwrócić uwagę również na tragizm sytuacji. Polscy ranni czy polegli, akurat ci nie dają już znak życia, leżą na polu, ale nie można zostawić tak liczebnej grupy Niemców bez asysty. Pewnie za chwilę pójdzie komenda, żeby również sprawdzić stan tych, którzy już na polu zostali. Dowódca podocinka wydaje polecenie, żeby ściągać również swoich rannych żołnierzy, żeby pomagać im w miarę możliwości. Niemieccy żołnierze, którzy zostali wzięci do niewoli, odprowadzani są na tył. Bardzo niewielu chciało cokolwiek mówić. Podawali ewentualnie imię, nazwisko, nie bez przynależności do jednostki, w jakiej służyli. Tutaj pewnie było tak samo. Nie było też czasu na przesłuchiwanie ich w polu, a więc odprowadzono ich na tyły po to, żeby w miarę możliwości wyzyskać od nich jak najwięcej informacji. Żołnierze sprawdzają stan zdrowia swoich kolegów. Niestety, jak Państwo widzicie, w tym konkretnym przypadku nie mamy tutaj zbyt wielu rannych, są już osoby, które życie zostawiły na tym poletku. Do takich sytuacji dochodziło właśnie w okolicach Bełchatowa, na Księżymłynie, w okolicach Grocholic, w okolicach Kluk, Szczercowa, Lubca. Te walki były naprawdę z jednej strony bardzo nierówne, bo przewaga lotnictwa, o której tutaj Państwo widzieliście, czy o której mówiłem przed chwilą, przewaga broni, zmotoryzowane oddziały niemieckie, które coś dzieje się jeszcze na przedpolu, jak Państwo widzicie, zaobserwowano jakiś ruch za samochodem. Być może jakiś z niemieckich żołnierzy skrył się. No każdy próbuje ratować się jak może. Życie jest chyba skarbem największym, a więc w miarę możliwości każdy ratuje je. Tutaj jednemu z żołnierzy udało się ukryć za niemieckim samochodem. Ta zawierucha, to zamieszanie pola walki, które zawsze tego typu potyczkom towarzyszy, spowodowało to, że dowódca polskiego oddziału wykazał się, no,
daleko idącą swobodą, nie sprawdzając do końca terenu. W tym przypadku akurat któryś z żołnierzy, tego niemieckiego żołnierza, dojrzał, ale proszę zwrócić uwagę, że gdyby do tego nie doszło, to ten za winkla czy za z tego samochodu mógłby odebrać życie któremuś z żołnierzy polskich, a więc to poczucie bezpieczeństwa już udnego, tak jak mówiłem od samego początku na wojnie, w tym przypadku również mogło zakończyć się tragicznie dla któregoś z polskich żołnierzy. Na szczęście tak się nie zakończyło. Kolejny z jeńców został wzięty do niewoli. Tak jak mówiłem, odprowadzany na tył. Szanowni Państwo, ja kolejny raz będę tutaj zachęcał do tego, żeby jednak studiować tą naszą regionalną historię. Nie tylko Westerplatte, nie tylko Mokra, ale Góry Borowskie, Bełchatów, Szczerców 1939 roku. Mamy naprawdę piękną historię powstania styczniowego i innych epizodów, które wydawać by nam się mogły, czy patrzymy przez pryzmat ogólnopolski. Jednak Bełchatów również wpisywał się te wydarzenia, które miały miejsce na terenie naszego kraju. W zasadzie na południe od Bełchatowa, na Górach Borowskich, pod Piotrkowem, wydarzyło się być albo nie być dla państwa polskiego, to tutaj przełamane zostało polskie ugrupowanie, to tutaj oddziały szybkie przekroczyły polskie ugrupowanie po to, żeby przejść jak najszybciej na Warszawę. Pierwsza i czwarta dywizje pancerne, które przejechały właśnie w okolicach Rozprzy i Piotrkowa. Tutaj mamy akurat walki na przedpolu polskiej pozycji. Proszę zobaczyć, że ten oddział powoli wycofuje się z pola. Polscy żołnierze schodzą. Było to w zasadzie niewielki polski oddział, który wysunięty został przed główną pozycję obrony po to, żeby być takim dzwonkiem alarmowym. Ci żołnierze tak naprawdę rozpoznali ruch nieprzyjaciela, tak? I tutaj ten dzwonek zadziałał. Okazało się, że nieprzyjaciel jest na przedpolu, jego siły zostały przez dowódcę tego pododdziału rozpoznane. Dowódca zatrzymał go możliwie długo, rozsądnie długo. Po zatrzymaniu tego oddziału, po wzięciu jeńców, czyli tak zwanego języka, daje rozkaz do opuszczenia tej zajętej na przedpolu pozycji, zajęcia pozycji głównej.